Centralne Biuro Informacji, godzina 20:18. Winda. Pasaż handlowy w Beverly Hills, godzina 20:29. Cieszę na tę potrójną randkę. Dziękuję, że się zgodziłyście. Wcale się nie zgodziłyśmy. Zmusiłaś nas, pamiętasz? Tak, ale dlatego, że już od 8 klasy chciałam się umówić z Duncanem Markusem, tym napastnikiem w naszej drużynie. A jeśli ma przystojnych braci, to wszystkie na tym wygramy. Myślałam, że mamy się spotkać z jego przyjaciółmi. Jego bracia są jego przyjaciółmi. To bardzo zgrane rodzeństwo. Clover, łap! Cześć, Duncan. To moje przyjaciółki, o których ci mówiłam. Sam i Alex. Siema. Cześć. Witaj. Moi bracia, Drew i Markus. Pewnie chcesz zobaczyć ten czadowy film o piłce. Chciałam, ale teraz chyba przydałby mi się lekarz. Dajesz do śmiechu. Wcale nie żartowałam. Jak to się stało, że nigdy nie widziałam cię w naszej szkole? Bo nie chodzę do liceum, jestem jeszcze w gimnazjum. Dziewczyny, będziecie miały czas, żeby ich bliżej poznać. Teraz idziemy do kina. W samą porę. Spotkamy się w środku. Laski zawsze chodzą wszędzie razem. Dobry wieczór, dziewczęta. Co masz, Jerry? Włamanie do Międzynarodowego Biura Informacji. Możemy tam być za 2 minuty. Szybko, to może być zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. Międzynarodowe Biuro Informacji, godzina 20:36. 97 pięter? Nigdy go nie znajdziemy. System bezpieczeństwa zarejestrował włamanie na 89 piętrze. Dobra robota, sami. Zgarniemy go i zdążymy do kina, zanim zjawią się początkowe napisy. Nie możemy jechać windą. Będzie wiedział, że się zbliżamy. Alex ma rację. Musimy iść schodami. Powiedziałam początkowe napisy? Dobrze, jeśli zdążymy na następny seans. Następnym razem przypomnijcie mi, dziewczyny, żebym włożyła wygodniejsze buty. Zdaje się, że na tych schodach ktoś jeszcze miał problemy. Nic mu nie jest. Kiedy się obudzi, będzie go tylko bolała głowa. Świetnie! Możemy już łapać tego włamywacza i wracać do kina? Nie wiem, czy trzeba się spieszyć. Brać go! Zrobił sobie wyjście awaryjne. Tam jest ten drań, który zepsuł mi randkę. Zobaczcie, ma przy sobie pojemnik z mikrofilmami. Wow, facet nie żartuje. Gdzie on zniknął? Jak mogłyście go wypuścić? To nie było takie trudne. Rozdzielmy się. Może uda się go dopaść w przejściu. No i mamy go. Dziwne. Po prostu zniknął. Nie zniknął, tylko raczej nas wykiwał. Świetnie. Będziemy tu siedzieć jak szczury w klatce. Miłej przejażdżki. Mówiłaś, że windy są bezpieczne. Nie pora na żarty, Clover. Chyba utknęłyśmy na 75 piętrze. Nie na długo. Wskakuj na ramiona i podnieś klapę. Nic z tego! Zaklinowana! Cudownie!
Nie dość, że agencja zepsuła mi randkę, to jeszcze stracę tu życie. Przestań, Clover, jakoś się wydostaniemy. Zanim skończy się powietrze, czy potem? Szyb windy, godzina 21:27. Gdyby tak udało się skontaktować z Jerrym, może wtedy by nas ściągnęli. Chyba nie mówisz poważnie. Spróbuj zastanowić się, jak to zawsze robią. Nawet mi nie przypomnę. Zbliżamy się do pętli. Nie cierpię tego. Dziewczęta. To było najgorsze. Nieważne. Teraz bolą mnie pośladki. Czy Jerry nie mógłby się postarać o jakieś miękkie poduszki? Wolę już siedzieć w tej przeklętej windzie. Może mamy jakiś sprzęt? No, eksplodującą gumę, laserową szminkę albo katapultę w spirali do rzęs? Może nie pamiętasz, ale nie wszystkie nasze próby z nowym sprzętem kończyły się pomyślnie. Starałam się o tym zapomnieć. Na samą myśl robi mi się niedobrze. Tak, ale nieraz te zabawki uratowały nam skórę. Ale war od moich włosów. Modne i funkcjonalne. Zapominajcie o dobrym sprzęcie.
Nie było tak źle. Wiem tylko, że gdyby nie agencja, to nigdy nie znalazłabym się w takiej sytuacji. Robiłybyśmy teraz zakupy w towarzystwie chłopców. Tak, ale gdyby nie agencja, to nie miałybyśmy okazji poznać niejednego przystojniaka. Mów mi rok. Dobrze zapowiadał. A to nie moja wina, że nie mogę się opędzić od chłopaków. Chyba żartujesz. Chyba masz rację, Alex. Przypomnijcie sobie te miejsca, które zwiedziłyśmy. Nasza praca to jedne wielkie wakacje. Dobrze, może wcale nie jest tak źle? Nie wykonujcie żadnych gwałtownych ruchów, bo winda znów się obsunie. To jakiś koszmar, jeszcze gorszy niż Alex za kierownicą. Bywało gorzej. A? Musisz wiedzieć, że jeździłam samochodem przez cały tydzień i nie zrobiłam nawet jednej rysy. Przyznaj sobie medal. Już to zrobiłam. Jeśli w ogóle mamy wyjść cało z tej pułapki, to tylko dzięki inteligencji Sam. Clover, przestań. Nie jestem aż taka mądra. Spójrz na fakty. Zawsze wyciągałaś nas z najgorszej opresji. To bomba! Poprawka! Bomba reagująca na zmianę temperatury! Zaczepcie liny opręty! Na mój znak ruszamy! Raz, dwa, trzy! Prędko łańcuchy w górę! Musisz zdążyć przed wahadłem! Dziewczyny!
Masz na wszystko odpowiedź. Czasem uda mi się coś wymyślić. Tak, to nawet irytujące, że tak wszystko wiesz. Clover nie miała nic złego na myśli, naprawdę. Myślę, że chyba brak tlenu tak na nią podziałał. Chyba mogłabym pogrzebać w układzie elektronicznym tej windy. Spróbuj. Uważaj! To chyba będzie pierwszy przestępca, z którym nie damy sobie rady. Nie żartuj, Sami. Wsadzałyśmy za kratki gorsze indywidua. Ciarki mi przechodzą po plecach. Co za świr! Że ich więcej nie zobaczymy. Muszę zapamiętać, żeby nigdy nie wchodzić w ciało Jerego. Nie przypominaj mi tego. Możemy zmienić temat? Więc dlaczego jesteśmy agentami? Nie pytaj. Myślał, że jest niepokonany. Zatrzymać je! Czy na świecie nie ma normalnych przestępców? Jeśli chciałaś nas pocieszyć, to osiągnęłaś odwrotny skutek. No właśnie, kiedy przypomniałaś mi te wszystkie akcje, uświadomiłam sobie, jak bardzo nie cierpię agencji, która zmarnowała mi życie. Muszę ci przyznać rację. Gorzej już być nie może. Nie byłabym tego taka pewna. Na dachu windy wybuchł pożar. Alex, co robisz? To już chyba koniec. Fajnie się z wami pracowało. Będzie mi was brakowało. Przepraszam za te przytyki. Zawsze byłyście moimi najlepszymi przyjaciółkami. Nie było tak źle. Tak, nawet nie bolało. Nie rozbiłyśmy się. Żyjemy. Witam, panie. Jerry? Uratowałeś nam życie. Dziękuję, 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 dziękuję. Nie dziękujcie mnie, tylko najnowszemu wynalazkowi agencji. To RPA, ratunkowa pianka absorpcyjna. Wiecie co, dziewczyny? Tak narzekałam na naszą agencję i zapomniałam, że jest w niej coś, co uwielbiam. Co takiego? Jerry. Tak, racja. Dziękuję, dziewczęta. A teraz biegnijcie na spóźnioną randkę. A co z włamywaczem? Ujęliśmy go kilka domów stąd. Miał niebezpieczny pistolet molekularny, a na podeszwach przyssawki. Nie trudno go było złapać. Super! Idziemy. Wracam do mojego sportowca.
Kino w Beverly Hills, godzina 22:28. O, chyba się spóźniłyśmy. Film właśnie się skończył. Wychodzą. Musimy szybko znaleźć jakieś usprawiedliwienie. Duncan, to niesamowite. Ja też tak myślę, ale czadowa randka. Widziałaś, ile w tym filmie było emocji? Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Czułem radość, smutek, łamane kości i głód. Chodźmy na pizzę. Dobry pomysł, idziemy. Świetnie, nawet nie zauważyli, że nas nie było. Chwila, ignoruje mnie. Tego już za wiele. Zrywam z nim, ostatecznie z nim zrywam. No to mamy problem z głowy. Jak najbardziej. Idziemy do kina? Pod warunkiem, że nie będę musiała wsiadać do żadnej windy. Wersja polska na zlecenie Fox Kids i Z-Tekst Katowice. Tekst polski Wojciech Buczewski. Redakcja Wojciech Zamorski. Udźwiękowienie Supra Film. W polskiej wersji wystąpili Krystyna Wiśniewska, Anita Sajnuk, Anna Rusek, Wisława Świątek, Mirosław Najlert, Wiesław Sławik, Grzegorz Przybył, Dariusz Stach i Ireneusz Załuk.